Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy, ta z jesieni, miała zapobiegać kolejnym napięciom wewnętrznym, wprowadzając konieczność uzgadniania propozycji legislacyjnych. Są takie zapisy w tej umowie, która, przypomnę państwu, naszym słuchaczom, widzom, jest tajną umową. Są takie zapisy, jak one wyglądają konkretnie? Biorąc pod uwagę, że jest ona może nie tyle tajna, co pozostawiona do wiadomości stron. No, panie pośle, jawne, coś może być jawne albo tajne. Czy ona jest jawna? Nie, nie jest jawna, jest tajna. Jest, są jeszcze odcienie szarości między tym wszystkim, ale nie wchodźmy w taką drobiazgową analizę. Czyli jak to są ogólne zapisy, są oczywiście ogólne zapisy o popieraniu projektów rządowych, chociaż z drugiej strony no, nikt nie chce kneblować prawa do wyrażania opinii naszych mniejszych partnerów koalicyjnych. Ale panie proszę, ale jest obowiązek konsultowania wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy pomiędzy koalicjantami projektów rządowych? Nie ma takiego obowiązku? No, co tak naprawdę, jaką mają dowolność w tej sprawie koalicjanci czy Prawo i Sprawiedliwość? Ścieżka rządowa jest ścieżką nieco inną. Ona jest regulowana przepisami zewnętrznymi o Radzie Ministrów. Tu raczej moglibyśmy mówić o konsultowaniu czy informowaniu, uzgadnianiu przede wszystkim projektów czy klubowych, czy poselskich. Czyli rozumiem, że nie łamią koalicjanci umowy koalicyjnej, mówiąc teraz, jak porozumienie ustami na przykład Michała Wypija. On mówi wprost, że nie poprze tego nowego podatku dla mediów. Porozumienie całe ma zdecydować, póki co ma wątpliwości. Solidarna Polska stanowiska nie ma. Czyli to jest absolutnie w ramach umowy koalicyjnej się mieści takie stanowisko, tak? Znaczy, zacznijmy od tego, że coś, czego nie ma w tym momencie, to nie ma projektu, bo te zapisy, ten plan jest w fazie naprawdę bardzo wczesnej. To jeszcze nawet nie jest etap konsultacji społecznych, to są takie prekonsultacje, do 16 lutego trwają i warto, żeby o tym pamiętać i jeśli chodzi o polityków i jeśli chodzi o samych zainteresowanych w tym wypadku media. No, to jest projekt, który powstaje w Ministerstwie Finansów i on dlatego między innymi został rozesłany z prośbą właśnie o konsultacje, o uwagi, żeby powstawał w duchu rozmowy. No, to, że druga strona zareagowała dość ostro, żeby nie użyć słowa histerycznie, no, nic na to nie poradzimy. A jeśli chodzi o samą Zjednoczoną Prawicę, to oczywiście będziemy rozmawiać, tak jak zawsze rozmawiamy w gronie Zjednoczonej Prawicy i myślę, że dojdziemy do konsensusu. No ale porozumienie mówi, że nie poprze tych zapisów, więc gdzie tutaj możliwy jest konsensus, jeżeli ktoś na tym poziomie, o takim kształcie tych przepisów na ten moment prezentowanym mówi nie? No, chętnie poznamy szczegóły stanowiska porozumienia, bo sama konstrukcja tej ustawy tak naprawdę konsumuje koncepcję w dużej mierze podatku cyfrowego, który miał być wprowadzony na poziomie Unii Europejskiej. Ale tego nikt nie krytykuje, panie pośle, tego nikt nie krytykuje. To trzeba było wprowadzić podatek cyfrowy, trzeba wprowadzić, ale polska prasa na przykład, która zdaje pan sobie sprawę, jak się ma z racji, no nie wiem, cywilizacyjnych zmian, ale też kryzysu, więc uderzanie w prasę na przykład, w radio oczywiście, ja też nie mogę o tym nie wspomnieć, to nie ma żadnego związku z podatkiem cyfrowym. To jest zupełnie inna płaszczyzna, prawda? Jedno to podatek cyfrowy, inne obciążenie polskich mediów. Podatek cyfrowy w tym sensie, że od pewnych usług oferowanych w internecie, tych, na których się zarabia, więc również na reklamie, ale rozumiem obawy pańskie, rozumiem, że na przykład, no, nie wiem, obawia się pan, że jakieś lokalne, niewielkie gazety zostaną tym uderzone. No, one no pewnie są te najbardziej lokalne, najmniejsze, tak? Pewnie nie zostaną uderzone, ale już te ogólnopolskie zostaną uderzone, a rozgłośnie radiowe też. No obawiam się, tak, no obawiam się o kondycję finansową mediów, bo jeżeli będzie gorsza, to nie uważam, że to jest lepiej dla demokracji po prostu. No więc właśnie ten projekt zabezpiecza wszystkie interesy mediów i w żaden sposób nie osłabia ich roli w demokratycznym systemie. Poziom w przypadku na przykład prasy, od którego w ogóle ten podatek będzie wchodził w grę,
to jest powyżej 15 milionów złotych dochodu z reklam. No, żadne lokalne No dzienniki tak, chyba a takiego każdy poziomu ogólnopolski, dochodów za to każdy nie. ogólnopolski dziennik taki poziom przychodów. To i tu już rzeczywiście wchodzimy w to, co ten podatek będzie regulował. Będzie dotyczył wielkich graczy, dużych koncernów medialnych. No i ja oczywiście rozumiem, że każdy, kto ma być podmiotem takiej regulacji, no pewnie bardzo by chciał, żeby ona w życie nie weszła. No, w Jasne. związku z tym w swoim interesie argumentuje, że jest to złe Panie rozwiązanie, no pośle, to ale. bardziej wracając jeszcze do relacji waszych w Zjednoczonej Prawicy. Ktoś za naszymi plecami rozmawia z opozycją, kto za naszymi plecami rozmawia z opozycją, musi liczyć na znaczne obniżenie zaufania. Mam nadzieję, że nie nastąpi eskalacja tego rodzaju działań, bo oznaczałoby to też koniec naszej pobłażliwości. Pewnie pan ten cytat zna, to marszałek Ryszard Terlecki tak mówił o Jarosławie Gowinie i Porozumieniu. Czy podobnie na to patrzy prezes Jarosław Kaczyński? Czy nie wierzy chociażby w te zapewnienia wicepremiera Gowina, że nie spotykał się z Donaldem Tuskiem, o czym pisze portal W Polityce? Trudno rozstrzygać na podstawie jedynie doniesień prasowych, choć również byli koledzy pana premiera Gowina z Porozumienia pewne sugestie dotyczące rozmów, które miały się odbywać, czy propozycji, które miały padać, czynili. No, trudno się nie zgodzić ze słowami marszałka Terleckiego jako takimi. No, jeżeli by którykolwiek z naszych koalicjantów przekraczał linię zaufania czy takiej etyczności koalicyjnej, no to na pewno by to nie było nic dobrego. No tak, ale czy Pyta pan porozumienie się o niebezpiecznie do tej stanowisko. linii zbliża? Tak z perspektywy Nowogrodzkiej. Nie chcę w tym momencie oceniać. Też nie chodzi o to przecież, żeby podgrzewać atmosferę w sytuacji, kiedy w samym porozumieniu trwa spór wewnętrzny i to nasi koledzy go muszą między sobą rozstrzygnąć. Pytał pana o stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. No, prezes Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim ma na uwadze funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy. To, żeby była stabilna większość sejmowa, która będzie przyjmować projekty, bo to jest najistotniejsze. Nie są istotne rozgrywki polityków, nasze czasami wojenki. Istotne jest to, żeby dobre projekty realizować. Mamy trudny czas pandemii, za chwilę będziemy realizować program odbudowy i tu jest potrzebne silne wsparcie w parlamencie i cieszy mnie to, że deklarują wszyscy tworzący Zjednoczoną Prawicę, że to też jest ich celem. No ale mówił tutaj marszałek Terlecki wyraźnie o obniżonym zaufaniu. Czy prezes Jarosław Kaczyński ufa prezesowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi? Czy ufa chociażby tym słowom wtedy, kiedy Jarosław Gowin mówi: nie spotykałem się z Donaldem Tuskiem, w polityce kłamie i będzie pozew, bo to zapowiada Jarosław Gowin. Jarosław Kaczyński swoją opinię na ten temat, na temat wydarzeń związanych z wyborami prezydenckimi wyraził już, nie będzie mniej więcej 2 miesiące temu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, gdzie pytany o to powiedział, że jedną z cech w polityce istotnych czasami jest również umiejętność zapominania o pewnych sprawach i ten rozdział jest zamknięty. A to, że politycy Platformy Obywatelskiej też mówią o tych rzekomych rozmowach z Jarosławem Gowinem, to myśli pan, że może to jest taka taktyka obliczona na podgrzanie konfliktu w obozie Zjednoczonej Prawicy, na właśnie jakiś kryzys zaufania wobec jednego z liderów Zjednoczonej Prawicy? No, myślę, że to dobry trop, gdybym ja na przykład liczył na wzmocnienie czy stworzenie chaosu po stronie opozycyjnej w sytuacji na przykład jakiegoś tworzenia jakiegoś porozumienia, też moglibyśmy rozmawiać o rozmaitych spotkaniach, insynuować, sugerować. Wiadomo, że opozycja desperacko chwyta się każdej szansy, nie mogąc zwyciężyć w demokratycznych wyborach. Ich programy albo no, to, co za programy uchodzi, nie uzyskują takiego wsparcia społecznego jak program Zjednoczonej Prawicy, więc liczą, że za pomocą jakichś sejmowych przepychanek, układanek, kreatywnej arytmetyki sejmowej uda im się tą władzę przejąć. No, myślę, że trzeba rozwiać te nadzieje.
Panie pośle, jeszcze tylko zapytam o stanowisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy w tej sytuacji, jeżeli chodzi o porozumienie, będzie jakiś głos, że to Jarosław Gowin jest szefem porozumienia, że prezes jego uznaje za partnera do dyskusji? No bo sam Jarosław Gowin zawiesił swoją obecność w udziałach Rady Koalicyjnej, więc jak rozumiem, czeka na taką deklarację. Tak naprawdę to, kto jest uznawany za lidera porozumienia, to jest pytanie do członków porozumienia. To jest suwerenny byt polityczny i to oni decydują, kto jest ich liderem. To absolutnie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie ma zamiaru się wtrącać. Jak mówiłem, liczymy, że w duchu dialogu nasi koalicyjni koledzy tę sprawę rozstrzygnął. Mamy nadzieję, że możliwie bezboleśnie. I my nie chcemy być sędzią w tej sprawie, nie chcemy stawiać się w roli arbitra, więc nie będziemy czegoś takiego robić. A mówił to Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie pośle za rozmowę i dobrego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne sedno sprawy zapraszam w poniedziałek. Miłego weekendu. Radio Plus. Sedno sprawy.